Dzisiaj z Piotrem porozmawiamy sobie o prawie Benforda. No i zaczniemy tutaj od takiego wykresu, który mamy po prawej stronie u góry, który Piotr nam przygotował. No właśnie, to jest wykres, który powstał w ten sposób, że no, z internetu ściągnąłem liczbę ludności wszystkich krajów świata. Tam było około 230 krajów różnych takich dziwnych, no tak jak Chiny wielkie, albo takie małe jak Kiribati czy Święta Helena, a nawet Watykan. Watykan miał 803 mieszkańców wedle tych danych. No właśnie, i potem na tym wykresie są zamieszczone, jakby popatrzyliśmy, na jaką cyfrę rozpoczynają się te kolejne liczby. Czyli no i tutaj mamy cyfrę 1, tak, 2 i tak dalej. Czyli to są te liczby ludności poszczególnych krajów. I tutaj te słupki mówią, jaki procent spośród wszystkich tych liczb stanowiły te, które zaczynają się na liczbę 1. No ja tu właśnie zamalowuję ten pierwszy słupek, bo widzimy, że najwięcej krajów ma liczbę ludności zaczynającą się na cyfrę 1. I to ewidentnie widać, że jest ich najwięcej, ponad 30%. No potem analogicznie idą, prawda, te kraje, procent krajów, które mają liczbę ludności na cyfrę 2 i tak aż do 9. Oczywiście nie ma zera, dlatego że no na zero żadna nie może się rozpoczynać żadna liczba ludności. No właśnie, a na czerwono tutaj mamy narysowany wykres tego rozkładu Benforda, o którym tu dzisiaj mówimy. I widzimy, że to się mniej więcej z tym rozkładem zgadza. Tutaj czasami są pewne odstępstwa, niektóre słupki są trochę niższe, niektóre trochę wyższe, ale widać, że ogólnie, no tak mniej więcej w przybliżeniu, to odwzorowuje ten rozkład Benforda. Tak. To oczywiście jest dosyć dziwne, bo by się wydawało, że dlaczego najwięcej zaczyna się na cyfrę 1, prawda? Na przykład 1000, a nie 2000, 3, 7, 150 tysięcy, dlaczego jest więcej niż 200? Nie wiem, czy ja dobrze. Tak, no, ale to jest dziwne. Dla mnie to, jak pierwszy raz to zobaczyłem, było bardzo zaskakujące, bo można by się było spodziewać, że w zasadzie wszystkie cyfry powinny być tak samo prawdopodobne, równouprawnione. A okazuje się, że nie. Im mniejsza cyfra, tym częściej występuje jako pierwsza cyfra liczby ludności w kraju. No i tutaj mamy drugi wykres podobny. Może powiesz, Piotrze, co jest na tym wykresie? A ten drugi wykres jest, no ktoś może powiedzieć, no dobrze, to może dlatego, że system dziesiętny ma jakoś ukryte w sobie to, że właśnie na cyfrę 1 i 2 i tak dalej. No ale tutaj są te same dane. One są w systemie siódemkowym zapisane. Wtedy oczywiście mamy te same liczby. No i oczywiście nie ma tutaj w systemie siódemkowym, używamy cyfr tylko od 1 do 6, no i 0, ale 0 jako pierwsza cyfra nie może występować. No i widzimy, że analogicznie, no analogiczne zjawisko mamy, prawda? Też im ta cyfra jest większa, tym występuje rzadziej jako pierwsza cyfra liczby oznaczającej no właśnie liczbę ludności krajów poszczególnych. No właśnie, no i to jest tak zwane prawo Benforda, które zostało opisane przez Benforda, ale on okazuje się, że nie był pierwszy. Benford to jest tutaj to zdjęcie na dole. Tak, to jest, pan to jest Benford. Benford. Tutaj sobie napiszemy, to jest Benford. No to był amerykański inżynier, fizyk, on w 1938 opublikował to prawo, no i on jakoś zauważył, że zebrał bardzo dużo różnych danych, zupełnie dziwacznych, na przykład między innymi tam były powierzchnie zlewni rzek, powierzchnie dorzeczy rzek, powierzchnie ciepła właściwe różnych pierwiastków, substancji chemicznych, a nawet podobno stałe fizyczne, to tutaj mamy na tym wykresie. Tak, tutaj nawet mamy jakiś wykres, gdzie mamy pokazany wykres, jakie są pierwsze cyfry stałych fizycznych, znaczy jak często pierwszą cyfrą stałej fizycznej jest jedynka, dwójka i tak dalej. No i widzimy, że również dla stałych fizycznych ten odsetek występowania tych cyfr nie jest równomiernie rozłożony, tylko również w dobrym przybliżeniu naśladuje to prawo Benforda. No, no dlaczego? To oczywiście jest dosyć dyskusyjne, bo tak, no po pierwsze jakiś system jednostek musi być, ale też ile tych stałych, zdaje się, że on tam koło setki ich. Nie wiemy tutaj dokładnie akurat, co to były za stałe, czy to nie było jak troszkę... dużo, no ale tak. Stałe fizyczne, czyli rozumiemy na przykład stała grawitacji, stała Plancka, ale też tak jak wspomniałeś, prędkość światła. Jakieś na przykład mogły być, nie wiem, ciepła właściwe, substancji, gęstości, czy jakieś takie rzeczy. No jest wiele takich stałych, mniej lub bardziej fundamentalnych. Jak się ich zbierze odpowiednio dużo, no to ten odsetek
stałych, w których pierwszą cyfrą jest jedynka, rzeczywiście jest dużo większy niż ten odsetek dla dwójki i tak dalej. No i tutaj widzimy, że to jakoś tam właśnie to odwzoruje to prawo Benforda. No ale właśnie też jeszcze najdziwniejsze takie rzeczy, jak na przykład liczby w gazetach, podobno on też zebrał, po prostu czytał gazety i liczby, które się pojawiały w gazetach, no, zbierał ich pierwsze cyfry. I ogółem zebrał chyba około 30 tysięcy różnych przypadków tych cyfr z najróżniejszych dziedzin. I to, co najbardziej zaskakujące było, że średnio, jak sumował te wszystkie tak dziwaczne liczby pochodzące z tak różnych źródeł, to właśnie mniej więcej mu wyszedł ten rozkład, który jest na tym rysunku niżej. Tutaj. Tak. I może jeszcze powiemy, wejdź wyżej, jeszcze ten pan na górze. No właśnie, bo to jest przykład tego, że prawo Benforda zostało odkryte przez kogoś innego, przez Newcomba. I to było w roku 1881, czyli ponad 50 lat wcześniej. Ten pan, który był astronomem, też matematykiem, no on na podstawie zużycia takich książek z tablicami logarytmicznymi zauważył, teraz że... Teraz już nikt tego nie używa. Tak, teraz to już... To wie, co to jest w ogóle. Tak. Kiedyś ludzie, nie było kalkulatorów, więc używali do liczenia tego, logarytmów i tych tablic, że pierwsze strony są bardziej zużyte niż inne. I on sformułował dokładnie to prawo, które w jakimś artykule opublikował, ale ono jakoś, ten artykuł nie został zauważony, no i potem zdaje się, że niezależnie od niego właśnie Benford opublikował to prawo, znaczy przeprowadził dużo większe badania, jakby statystyczne, miał dużo więcej danych, no więc dlatego jego pewnie no, trochę zasłużenie nosi to prawo jego nazwisko. No więc tutaj to dotyczyło wszystko takich danych różnych z realnego świata, ale okazuje się, że to prawo Benforda dokładnie, bardzo dokładnie, już nie w przybliżeniu, odwzorowuje takie rzeczy, które na przykład w matematyce można sobie zobaczyć. Czyli na przykład tutaj mamy wykresy dla ciągu Fibonacciego, czyli mamy liczby, które są kolejnymi elementami ciągu Fibonacciego i patrzymy na pierwszą cyfrę danej liczby. No i dla pierwszych 500 to jest właśnie ten wykres. Widzimy, że to dosyć dobrze odwzorowuje to prawo Benforda. Już dla 100 trochę gorzej. Ale można udowodnić, że jak weźmiemy ich nieskończenie wiele i policzymy w takim pełnym ciągu nieskończonym Fibonacciego, jaki jest ten odsetek, to będzie to dokładnie taki, jak przewiduje prawo Benforda. Widzimy, że im tutaj, jak porównamy wykres dla 100 i dla 500, widzimy, że im dla większej liczby to przybliża prawo Benforda coraz lepiej, ale właśnie dla nieskończonego ciągu to jest dokładnie prawo Benforda i to można po prostu matematycznie udowodnić. No i podobnie jest na przykład dla ciągu geometrycznego, takiego jak na przykład potęgi dwójki. Możemy sobie wypisać kolejne potęgi dwójki. Ja wypiszę potęgi tak, dwójki, zobaczmy, dwa. Które z nich, no może jeden jeszcze jako 2 do zerowej, dobrze, tak? Może zacznijmy od jedynki. Potem mamy 8, 16, 32, 64, 128, ile nam się tu zmieści? 256, 512, może 1024, może jeszcze 2048, no i jeszcze, żebyśmy nie oszukiwać, że kończymy na jedynce, tak? Potem 4096, może jeszcze, czy jeszcze jedną? Chcesz jeszcze jedną? 8192. Mniej, dobra. No i teraz... No zobaczmy, ile z tych jedynek. Ile także. Ich tu mamy wszyscy. No dobra, zobaczmy. Jedynki mamy tu. Potem jest tu jedynka. Tu. No i tu cztery. Cztery. Napisaliśmy ich 13, tak? Potęg. Czy 14 nawet. Z zerową liczbą razem. Tak. Dobrze. Dwójki. Dwójki, no właśnie, tak? Napiszmy. Jedynki mamy, czyli co? 4/14, tak? Aha, 4/14. Dobra, czyli to są jedynki, to są 4/14. Dwójki. Dwójek, ile będziemy mieli? No tu jest... Mamy jedną dwójkę, druga dwójka. I trzecia. I trzecia. No to są 3/14. 3/14, dosyć też tak. Trójki. Trójki chcesz? Mamy 32 jeszcze może, no i to wszystko. I to wszystko, tak? Trójka jest tylko jedna. Trójka jest jedna. Czwórki mamy za to dwie. Czwórki. To może jeszcze czwórki wypiszmy. No to tu mamy czwórkę i... Gdzie jest? A tu jest czwórka, dobrze, czyli dwie czwórki. Dwie, nie cztery. A, dwie. No, widzimy, że rzeczywiście jedynka jest najczęściej, zdecydowanie, a potem te kolejne już coraz rzadziej. No nie jest to dokładnie ten rozkład Benforda, ale można udowodnić, że jak weźmiemy cały taki nieskończony ciąg kolejnych potęg dwójki, to dostaniemy
to częstość występowania tych pierwszych cyfr będzie dokładnie taka, jak przewiduje prawo Benforda. No i dlaczego tak jest, to jest pewna zagadka. I zachęcamy Cię do zastanowienia się nad tym, dlaczego tak jest, a my spróbujemy zaagitować chociaż trochę w następnym filmie. No właśnie, może nam się uda tak rozwiązać tę zagadkę, przynajmniej częściowo dla tego ciągu potęg dwójki i dla Fibonacciego.